Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To już chyba nasze ostatnie spotkanie online. Pomału wszystko wraca do normy, więc jest szansa, że spotkamy się na żywo. Dzisiaj porozmawiamy sobie o śpiewaniu. Jak śpiewał kiedyś klasyk? Dość tej wiolinowej niejakości. Uwaga, kapela. To jest na 8. Doliczę do 8 i śpiewam. Będzie można potem wołać taki wyraz obcego pochodzenia bis. Kapela, grasz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Czasami człowiek inaczej się udusi. Lubię piosenki, różne inne dźwięki, szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Ale dzisiaj nie będziemy mówić o śpiewaniu pod prysznicem, ale o tym, czy aktor musi umieć śpiewać, co jeśli nie umie i czy w teatrze śpiew jest potrzebny. A porozmawiamy o tym z Alicją Parczewską. Alicję znacie z teatru Jaracza. Jak wszyscy nasi goście do tej pory, ona również ukończyła olsztyńskie studium aktorskie. Oprócz teatru jej pasją jest śpiew. Jest wokalistką zespołu Kujo. Alicja pochodzi z Elbląga, gra na ukulele i gitarze, interesuje się aromaterapią, medytacją, uwielbia spędzać czas nad morzem. Jest laureatką drugiej nagrody Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku, którą zdobyła w 2013 roku. Znamy ją z takich spektakli jak Jeremi się ogarnia, Nasza klasa, czy baśń o parysadzie i ptaku Bulbulezarze. A oto próbka wokalnych umiejętności Alicji. Kruk rozpoczął taniec piór, w samym sercu lata, spluwa pełna ciężkich kul, nie to nie atrapa. Siedem żyć, siedem dusz, trzeba się nalatać. Choć opowiem ci mój sen o zagładzie świata, sucha ziemia łaknie krwi, powtarzał mi tata. Siedem żyć, siedem dusz, będzie niezła draka. Trzeba się nalatać, a będzie niezła draka. Trzeba się nalatać, a będzie niezła draka. Trzeba się nalatać, a będzie niezła draka. Sekundy płyną jak w gęstym oleju, bo czasem nawet chwila może przypominać małą wieczność. Słodycz lata paruje zielonymi rzekami, a śmierć radosna jak karnawał. Kruk rozpoczął taniec piór, w samym sercu lata. Rudy bili synów psów, czeka cię zapłata. Siedem kul, proch i ból, jesteś tarapata. Odprowadzę dziś twój cień na sam kraniec świata. Krew oczyszcza każdy grzech, oto credo kata. Ciemny grób, proch i ból, lato już dogasa. Trzeba się nalatać, a lato już dogasa. Jesteś w tarapatach, a będzie niezła draka. Trzeba się nalatać, a lato już dogasa, a będzie niezła draka. <śm->
Jest moc, prawda? Porozmawiajmy zatem z Alicją. Cześć, miło Cię widzieć. Dziękuję, że zgodziłaś się na rozmowę. Co u Ciebie słychać i gdzie obecnie przebywasz? Cześć. Cześć kochani, nazywam się Alicja Parczewska, jestem aktorką teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Ukończyłam policjalne studium aktorskie przy Teatrze Jaracza, a oprócz teatru interesuję się muzyką, bardzo lubię śpiewać, co na szczęście łączy się z teatrem i mogę śpiewać również w teatrze, co jest ogromną radością. Oprócz tego lubię bardzo biegać, medytować. Ostatnio zaczęłam się poważnie interesować aromaterapią. Lubię czytać. I tyle chyba. Uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu, w naturze. Właśnie tutaj teraz przebywamy z moim mężem w takim urokliwym miejscu. To jest nasz raj na ziemi. Tak. O. To jest nasz domek, który właściwie pamiętam od dziecka. Zbudował go mój tata. I przyjeżdżałam tu z rodzicami jako mała dziewczynka i teraz jako dorosła. Uwielbiam tu przyjeżdżać z mężem. Pięknie się tu odpoczywa wśród roślin, wśród drzew, wśród śpiewu ptaków. O, tam idzie nasz mopsik, także jak ktoś będzie chrapał, to on. A jeśli będzie słychać odgłosy budowy, to tutaj niedaleko sąsiedzi się budują, więc no nic nie poradzę na te dźwięki. Także przepraszam z góry za hałasy. Piękne miejsce. Nic dziwnego, że się w nim zakochaliście. A jak radzisz sobie w czasie kwarantanny bez pracy w teatrze? Jak sobie radzę w czasach kwarantanny bez pracy w teatrze? No na początku to był duży szok. No bo praca w teatrze pochłania nam mnóstwo czasu. Jest to nasza pasja. Mówię nasza, no bo razem z mężem jakby odczuliśmy gdzieś z początku taki szok. Jak to teraz będzie? Przecież tyle czasu bez widowni, bez widzów, bez grania, bez sceny. To jest wręcz niemożliwe. I tu przyszła myśl, jaki był ostatni spektakl, jak ja go zagrałam. To jest takie niesamowite, że zazwyczaj jak się gra ostatni spektakl, tuż przed zakończeniem setu, albo już w ogóle przed zakończeniem, przed zdjęciem spektaklu z repertuaru, to jest zawsze taka... No ma się takie ukłucie w sercu, że to jest ostatni, że na trochę przerwa, szczególnie jeśli lubi się spektakl i ma się do niego jakieś tam specjalne uczucia. Więc pomyślałam sobie, jak ja zagrałam ten ostatni spektakl. Nie miałam pojęcia, że na tyle czasu rozstanę się z teatrem. I pojawiła się kolejna myśl, która jest dla mnie bardzo ważna, że każdy spektakl powinien być grany tak, jakby był grany po raz ostatni. Oczywiście my, aktorzy, zawsze staramy się grać każdy spektakl, dając z siebie wszystko, ale no bywają dni, jesteśmy ludźmi przecież, bywają dni, że jest troszkę gorzej albo po prostu nie ma takiego skupienia, a jednak jak to jest ostatni spektakl, to zazwyczaj jest to jakieś takie namaszczenie tego spektaklu. No a tutaj właśnie ten czas bez teatru dał mi taką myśl, że każdy spektakl trzeba grać tak, jakby był ostatni i z tym wrócę do teatru na scenę na pewno. I właśnie wszystko robię, żeby wrócić z taką mocą na scenę, żeby nabrać sił. Wykorzystuję trochę ten czas, jakby to nie zabrzmiało, no właśnie na spędzenie czasu z mężem, na spędzenie czasu z rodziną, żeby poprzebywać trochę z naturą, bo nawet jeśli kochamy swoją pracę, to też ta pandemia dała mi trochę do zrozumienia, że ja gnam bardzo, bardzo, bardzo szybko ze wszystkim, a nie mam czasu na takie normalne życie, pobycie ze sobą, z mężem. I właśnie na to teraz znajdujemy czas.
na to, żeby poprzebywać ze sobą, żeby nacieszyć się chwilą, żyć w tu i teraz. Bo to, co mówiłam odnośnie teatru, że każdy spektakl należy grać tak, jakby był ostatnim. To, że taka refleksja mi przyszła, to też mi się wydaje, że tak trzeba żyć. Jakby każdy dzień był wyjątkowy, był ostatni. Dzięki pandemii stworzyłaś piękne motto życiowe. Życzymy Ci tego z całego serca, aby udało Ci się żyć tak, jak mówisz. A jak to się stało, że zostałaś aktorką? To chyba tak w skrócie postaram się opowiedzieć, bo to była długa droga od dziecka, koła teatralne, różne zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu, bo pochodzę z Elbląga, przy teatrze, obozy aktorskie. Ja strasznie od dziecka lubiłam teatr, a takim kluczowym dla mnie miejscem, do którego wracam, jeśli chodzi o ten moment, że tak chcę być aktorką, to byłam w podstawówce. I poszliśmy z klasą na spektakl, na musical. Przyjechał taki musical z Gdyni. Aktorzy przyjechali z Gdyni z musicalem. I to był musical Kompot. I pamiętam, ja zobaczyłam takie kostiumy, taniec na scenie, choreografię, śpiew. I jak oklaskiwaliśmy aktorów, widownia wstała, to pomyślałam sobie, o tak, ja to chcę robić, ja chcę się połączyć ze sceną. No i robiłam wszystko w tym kierunku. Rodzice mnie bardzo w tym wspierali, wysyłali właśnie na różne obozy, kursy jakieś w ogóle. Wszędzie, gdzie się da, starałam się tam rozwijać te pasje. Aż w końcu też odkryłam z pomocą wspaniałych nauczycielek z Młodzieżowego Domu Kultury, że ja chcę to robić zawodowo. I właśnie też uświadomiłam sobie, że ja bardzo lubię śpiewać. Moja mama zawsze mówi, że najpierw zaczęłam śpiewać, potem mówić. Że od dziecka też śpiewałam. No i ja poczułam, że ja naprawdę uwielbiam śpiewać. Więc zaczęłam też rozwijać się w tym kierunku, czyli różne też obozy wokalne. Zaczęły się konkursy i festiwale piosenki aktorskiej, artystycznej. I tu przepięknie mi się to połączyło, że mogłam łączyć teatr, aktorstwo z piosenką. Więc jakby nowe takie dla mnie doświadczenie, zaczęłam się rozwijać pod tym kątem. Zdobyłam parę nagród w konkursach, więc tym bardziej mnie to tak pchało naprzód. No i tak, i później zaczęłam myśleć właśnie o tym pod kątem takim już zawodowym, więc egzaminy do szkół. Pierwszy rok nie dostałam się nigdzie, a startowałam po wszystkich szkołach. Za drugim razem też startowałam wszędzie i za drugim razem się udało i to był Olsztyn właśnie. Ostatnio mogliśmy podziwiać Ciebie w takich spektaklach jak Ja Ciebie kocham, Ach też słowa tak dziwnie w moim sercu brzmią, czy w baśni o pięknej parysadzie i o ptaku Bulbulezarze. Która z granych przez Ciebie do tej pory postaci jest Ci najbliższa, najważniejsza i dlaczego? Oj, to trudne trochę zadanie, ponieważ każda rola gdzieś... Ja mam tak, że każda rola ma osobne miejsce w moim sercu i może to brzmi jakoś naiwnie, ale tak jest, naprawdę, że role, które gdzieś tam grałam w dyplomach, w szkole, one, te role, które gdzieś... No odeszły, jakby nie będę ich grała, to one gdzieś są mocno w moim sercu. I mam takie specjalne miejsce dla nich, ale która z tych ról obecnych jest mi najbliższa? Mam chyba takie dwie role. I one są skrajnie różne i dają mi mnóstwo innych emocji i wrażeń. Mam nadzieję, że widzą też. To jest właśnie Parysada. Z baśni wyreżyserowanej przez Jarosława Kiliana. No tam mogę spełniać swoje marzenia takie jeszcze z dzieciństwa. Przepraszam. Gdzie jako dziewczynka zawsze marzyłam, żeby grać taką Mulan, żeby być taką wojowniczką. No i tutaj pięknie w tym spektaklu mogę to spełniać, budować wyobraźnią, piękne światy. Jeszcze do tego mogę śpiewać w tym spektaklu. Jest tam muzyka na żywo, więc w ogóle spełnienie moich marzeń, ten spektakl i ta rola.
daje mi ogromnego kopa energetycznego. No, uwielbiam tę rolę. A druga taka skrajna do tej, skrajnie różna, o tak powiem, ale też bardzo ważna, to Dora ze spektaklu Nasza Klasa, reżyseria Adaś Nalepa. I ta postać bardzo gdzieś też jest we mnie, kosztowała dużo emocji, kosztowała dużo pracy, tak jak Parysada, ale trochę innej pracy, na emocjach, na trochę wejściu w takie mroczniejsze swoje sfery, żeby gdzieś znaleźć tę ciemniejszą stronę, ponieważ ten spektakl dotyka wielu takich mocnych emocji. I ta rola bardzo na mnie wpłynęła, bardzo wpłynęła na mój rozwój też na pewno. Dużo mnie nauczyła. I tyle, myślę, że to tyle mogę powiedzieć na temat tych ról dla mnie takich bardzo ważnych, które obecnie gram. To może pokażemy naszym widzom, jak ciężko pracowaliście i jak wyglądały próby do baśni o pięknej Parysadzie, którą grasz, i o ptaku Bulbulezarze. O, ramiona, klatka piersiowa się kręci, biodra są w miejscu. O. Ciasto, 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 ciasto. Ale krechuta jest. Mi się to bardzo podoba. Nam bardzo się tym relaksuje. Natomiast czas zacząć. Dobrze. No i teraz jest pełne. Dzięki. Kasia, ja z tobą nie gram. Nie będę w stanie. Ale i co? Czujesz tą perukę? Jaka sytuacja? Dobra. Tak? Podejście do końcówki było lepsze. Jak ten akordeon jednak troszeczkę wprowadzał to wolniejsze tempo. Dobra, proszę na boki głową. Leciał mnie? Tam nie. Okej, okay, mamy. Czyli tak, ręce mamy tak. I potem po prostu. Aha. I to jest końcówka. Coś tam. Piękna Parysada. I tyłem. To słuchajcie, łamcie nogi. Jarek, w razie coś to nas broń. Salam alejkum. W razie coś to nas broń. Alejkum ala salam. Piękna jesteś moja miła, cudna twa uroda. Nie masz strugi, złoto, smugi, szkoda, wielka szkoda. Zmierzchem drzewa w twym ogrodzie cień rzucają długi. Lecz brakuje ci, dziewczyno, strugi, złoto, smugi. Ach, kto wie, co to za cud? Bardzo bym chciała mieć tu strugę, złoto, smugę. Piękny ogród twój, dziewczyno, cudna twa uroda. Nie masz dęba, samograja, szkoda, wielka szkoda. Wiosną kwiaty w twym ogrodzie pereł blask przystraja. Lecz brakuje ci, dziewczyno, dęba, samograja. Parysado, cudna twa uroda. Lecz w ogrodzie ptak nie mieszka. Szkoda, wielka szkoda. Ogród cudny, pałac pyszny jest jak ze.
jak tu dziwnego. Ach, ból, bóle, Sara. Ach, jakże bym chciała mieć tego cudownego ptaka, ból, bóle, Sara. Jak już wcześniej wspominaliśmy, jesteś absolwentką naszego studium aktorskiego w Olsztynie. Dlaczego Olsztyn i jak wspominasz czas tutaj spędzony? Tak jak wspominałam, dostałam się do Olsztyna. Pierwszy raz zdawałam do Olsztyna, ale drugi rok ogólnie po szkołach wszystkich. To studium pięknie mnie przyjęło. To w ogóle było takie trochę zrządzenie losu, że ja tu przyszłam na egzaminy, bo będąc w Łodzi spotkałam osobę, która... W Łodzi byłam na egzaminach do szkoły i spotkałam osobę, która była w studium i bardzo mi doradziła to miejsce. Powiedziała, żebym tam zdawała. Więc ja w tym czasie w ogóle miałam wysoką gorączkę w czasie tych egzaminów i nocowałam w takim hostelu i rano pobiegłam w ostatni dzień wysłać te zgłoszenie do Olsztyna, żeby nie było wyjścia, żebym już tam startowała. Płaciłam ten egzamin i... No i tak się stało. Przyjechałam do Olsztyna. Pięknie mnie Olsztyn przyjął. W ogóle uwielbiam to miasto. A sama szkoła. Podejście do egzaminów było bardzo profesjonalne i przez to, że trochę mniej kandydatów jest niż w innych szkołach, to komisja mogła nas sprawdzić pod każdym kątem. Dykcyjnie, ruchowo, sprawdzić naszą wyobraźnię, sprawdzić nasze poczucie rytmu, muzykalność. Było dużo zadań aktorskich. Więc to było też fajne, ponieważ przy tych całych przygotowaniach do szkoły zawsze bolało trochę to przy egzaminach, że nie można było wszystkiego pokazać, co się ma, co się tam przygotowało. A tutaj w Olsztynie można było się wykazać. Można było naprawdę dać z siebie wszystko i... Przepraszam was, ja się bardzo boję os. No i... Sorry. No i... I udało się. Po prostu się udało, Olsztyn mnie przyjął i jak wspominam czas spędzony w szkole, cudownie poznałam, to jest tak szerokie pytanie, pod kątem nauczania dostałam bardzo dużo wiedzy i praktyki, bo my jako studenci tej szkoły mieliśmy możliwość grania ze swoimi wykładowcami na scenie, już w czasie drugiego roku. Więc to było bardzo duże no szczęście, taka możliwość uczenia się od swoich wykładowców już w zawodzie, na scenie, jest naprawdę nieporównywalna do nauki tak na sali. Więc to było dla nas bardzo, bardzo drogocenne, bardzo, bardzo jakby dobrze wspominam to i bardzo dużo wyciągnęłam z lekcji, z tych doświadczeń. Tak jak mówię, nauczanie było... Ja nie chciałam już zdawać do żadnej innej szkoły, będąc w studium. Wiem, że niektórzy zdają, ponieważ chcą mieć ukończoną wyższą szkołę. Mnie nigdy do tego nie ciągnęło, ponieważ czułam wewnętrznie, że ja dostaję tutaj wszystko, czego chcę, tutaj w Olsztynie. Że się spełniam, że to jest spełnienie moich marzeń. Lista tych przedmiotów, jak zobaczyłam, jaka będzie w szkole, no to byłam zachwycona. Bardzo dużo możliwości, dużo osób, wykładowców, którzy pokazali różne podejście do teatru, do przedmiotów. Przepraszam, mówię trochę tak naokoło, bo to jest tak szeroki temat, co ja w tej szkole przeszłam i były trudniejsze momenty, bo czasami siedzieliśmy od rana do późnej nocy w szkole. Ale to też piękny czas. Szkoła nauczyła mnie wytrwałości, nauczyła mnie obowiązkowości, nauczyła mnie takiej cierpliwości i
i dociekliwości, jeśli chodzi o budowanie postaci, o przede wszystkim takiej uczciwości w podejściu do roli, do zawodu. Uczciwości wobec siebie, wobec widza. I myślę, że bardzo rozwinęła jeszcze mocniej moją pasję, umocniła moją pasję do teatru, do aktorstwa. Bardzo dobrze wspominam czas szkoły i z taką łezką w oku czasami, bo nawiązałam dużo pięknych przyjaźni, niektóre trwają do dzisiaj. Przecudowny czas i... O. Panowie robotnicy wyłączyli teraz radyjko, więc... i trochę krzyczą, więc może być głośniej. Pięknie mówisz o naszym studiu. Mówię naszym, bo od kilku lat bacznie śledzimy poczynania studentów i jesteśmy na prawie wszystkich spektaklach dyplomowych. Dużo młodych ludzi startuje do szkół teatralnych, do Warszawy, do Łodzi lub innych dużych miast, a u nas też można się nauczyć zawodu aktora. Serdecznie młodzież zachęcamy. Ale wracając do tematu. W ostatnich spektaklach jest dużo śpiewania. Czy to przypadek? Czy śpiew jest ważnym elementem sztuki aktorskiej? I co zrobić, jeśli kandydatowi na aktora słoń nadepnął na ucho? Ma on szansę zostać aktorem? W ostatnich spektaklach rzeczywiście jest dużo śpiewania. Nie wiem, czy to przypadek. Wydaje mi się, że to jest zawsze jakiś dodatkowy smaczek w spektaklu. Muzyka, śpiew. Kiedyś usłyszałam piękne słowa, że melodia jest przedłużeniem emocji, które niesie tekst. Piękne i ja osobiście bardzo się cieszę, że w spektaklach jest dużo śpiewania i ja biorę udział w spektaklach, teraz kilku, w których w każdym z nich mam szansę śpiewać. To jest dla mnie ogromna radość, bo uwielbiam śpiewać. Więc mnie to cieszy, że jest tyle śpiewania, że ja mam szansę w taki sposób na scenie funkcjonować. Czy jest ważnym elementem sztuki aktorskiej? Myślę, że tak. Im więcej aktor potrafi, im więcej nauczy się w szkole, bo szkoła też jest takim miejscem, gdzie sami musimy sporo popracować nad sobą. Nikt za nas tego nie zrobi. Wykładowcy mogą tylko wskazywać nam kierunki i przekazywać swoją wiedzę, ale to od nas zależy, ile będziemy ćwiczyć, ile będziemy chcieli od siebie dać. Więc wydaje mi się, że jest ważnym elementem, na pewno ułatwia aktorowi sytuację, chociażby taką, gdzie ma w spektaklu jakąś rolę śpiewaną. Ale też wydaje mi się, że to nie jest najważniejsze. Według mnie szkoła jest po to, żeby nauczyć nas albo douczyć pewnych rzeczy, których nie mamy. I gdzieś nam pomóc odblokować też pewne rejony, bo może umiemy śpiewać, a nie wiemy o tym, albo boimy się, albo z góry zakładamy, że nie potrafimy tego robić. I szkoła właśnie pokazuje, daje tę szansę, żeby sprawdzić się pod wieloma względami, pod każdym kątem, żeby sprawdzić, spróbować. W szkole jest bardzo ważne, żeby próbować. Szkoła jest po to, żeby próbować, nie bać się. Pozbyć się swoich strachów, lęków, powygłupiać się często, wygłupić się po prostu, bo aktor nieraz musi się na scenie wygłupić. Trzeba mieć dużo dystansu do siebie i umieć się śmiać z siebie. Wtedy jest o wiele łatwiej. I co, jeśli ktoś nie słyszy, nie lubi śpiewać albo fałszuje? Myślę, że nad tym też można popracować. Byli aktorzy, którzy nie potrafili w ogóle śpiewać, a przez szkołę powoli, stopniowo wypracowali to na tyle, by móc się nie bać tego śpiewania, nie wstydzić i móc nawet wziąć udział w spektaklach, gdzie jest trochę śpiewania. Także wydaje mi się, że wszystko można wypracować. Przy tańcu miałam takie sytuacje, że taniec był dla mnie trudny. I zapamiętywanie choreografii, i te wszystkie pozycje baletowe, to było dla mnie stresujące, trudne. I z roku na rok, przez 3 lata tego tańca, ja zrozumiałam, że to w głowie muszę też coś przestawić, że ja mam poczucie rytmu, potrafię użyć odpowiednio swojego ciała do tańca.
tylko muszę się odważyć i przestać sobie wmawiać, że ja nie potrafię. Czyli dla każdego jest szansa, żeby nauczyć się śpiewać. To chyba dobra wiadomość. To powiedz nam, proszę, jak aktorzy ćwiczą swój głos? Są specjalne zajęcia, ćwiczenia, czy po prostu trzeba mieć to coś? Tego też można nauczyć się w szkole. Ja osobiście dużo ćwiczeń zaczerpnęłam ze szkoły, trochę z warsztatów wokalnych. Ale każdy aktor, wydaje mi się, że wypracowuje swój sposób ćwiczenia głosu, ćwiczenia swojego ciała. Ja na przykład zawsze przed spektaklem staram się dobrze rozgrzać, żeby moje ciało było aktywne, żeby mój głos był aktywny, żebym nie weszła na scenę po prostu z biegiem z domu, zaspana, jeśli to jest poranny spektakl. I wskoczyła na scenę taka zupełnie nierozruszana, nierozśpiewana, wyćwiczonej wcześniej dykcji. Zawsze staram się to przed spektaklem zrobić, bo czuję się bezpieczniej też na scenie i czuję się uczciwiej też wobec widza, bo widz przychodzi i ma zobaczyć spektakl, który zagramy po prostu najlepiej, jak potrafimy. Za każdym razem. Więc jak aktorzy ćwiczą swoje głosy? Jeszcze raz wrócę do pytania. Każdy ma chyba swoje rozgrzewki i na pewno jeśli są to spektakle muzyczne, wokalne, to te rozgrzewki są bardziej poświęcone śpiewaniu. I wtedy są na przykład nagrane, albo mamy korepetytora wokalnego, który nas pod tym kątem ćwiczy. Przy baśni o pięknej Parysadzie i ptaku Bulbulezarze była to Julia Chmielnik, wspaniały korepetytor wokalu, który... Julia nas tak pootwierała, pokazała mnóstwo różnych ćwiczeń, które łączą się... Dźwięk był wyprowadzany równo z ruchem ciała, więc bardzo otwierał... Poprzez ruch otwierała się na przykład klatka i zupełnie naturalnie wychodził dźwięk. Pokazała nam różne nowe rzeczy, więc aktor też po prostu w trakcie swojej drogi, kariery aktorskiej po kolei się uczy, spotyka różne osoby na swojej drodze, które coś tam nowego dodają. Więc myślę, że to spontanicznie też się zmienia, jeśli chodzi o specjalne jakieś ćwiczenia. I każdy aktor wypracowuje gdzieś swój system rozgrzewkowy, czy jeśli chodzi o ćwiczenia dykcji, tak samo zapamiętywania tekstu. Każdy gdzieś ma swój sposób, który jemu pasuje, który pomaga najlepiej się przygotować do spektaklu. Jak już mówiłem naszym widzom, oprócz gry w teatrze, jesteś również wokalistką zespołu Kujo. Wasz ostatni numer, Draka, który dzisiaj puściłem, to prawdziwa petarda. Opowiesz nam coś na ten temat? Tak, jestem wokalistką zespołu Kujo. Zespół założyliśmy razem z bratem wiele lat temu. Składy przez te parę lat się zmieniały. Zmieniała się trochę... Zmieniały się aranżacje, zmieniał się rodzaj trochę granej przez nas muzyki. I teraz mamy skład, mamy nadzieję, już stały. Mój brat pisze teksty, muzykę, ja śpiewam, gra na gitarze, nasz kolega gra na pianinie. No myślę, że niedługo nagramy coś nowego do internetu, ale czekamy też na koncert, bo już jesteśmy gotowi, żeby wyjść z garażu. No ta pandemia też nas trochę powstrzymała, bo jednak byliśmy na bardzo zaawansowanych próbach, już na zaawansowanym etapie. Mieliśmy w zanadrzu koncert. No i niestety plany się pokrzyżowały, tak jak wszystkim. Więc najpierw chyba wrzucimy coś do sieci, a koncert nadrobimy, jak tylko będzie możliwość. Już się do niego szykujemy, już rozpoczęliśmy ponowne próby. No i tak, no... Jest to pasja, którą...
razem z bratem realizujemy od, tak jak mówiłam, od wielu lat, więc jest to pasja, która też zajmuje dużą część życia i łączy się z wieloma marzeniami. I mam nadzieję, że je zrealizujemy i nagramy płytę i zagramy koncert. W takim razie trzymam kciuki i czekam na waszą debiutancką płytę. Będę pierwszy w kolejce i bez autografów się nie obejdzie. A czy masz może jakieś rady dla młodych osób, które pragną w przyszłości związać się z aktorstwem? No chyba jedną radę już wcześniej... Z jedną radą się wcześniej podzieliłam. Myślę, że fajnie jak mamy dystans do siebie i poczucie humoru, kiedy potrafimy się śmiać z siebie. I to nie tylko w teatrze, ale też w życiu nam pomaga. A jako aktorowi może pomóc pewne rzeczy przeskoczyć, że się coś nie udało. Machnijmy ręką, podejdźmy do tego jeszcze raz. I taki dystans do siebie, poczucie humoru jest naprawdę pomocne w tym zawodzie. Myślę, że taką radą jest też ode mnie, ja tak czuję, że nikomu nie można podcinać skrzydeł i nie dajcie sobie wmówić, że nie macie talentu albo że czegoś nie potraficie. Oczywiście talent, charyzma, to wszystko się liczy. Ale liczy się też bardzo pasja i liczy się praca, jaką w to wkładacie, więc uczciwie podchodźcie do przygotowywania się do egzaminów, jeśli chcecie zostać aktorami. Rozwijajcie się i trwajcie przy swojej pasji, bo to jest naprawdę bardzo ważne. I myślę, że też bardzo ważną taką wskazówką jest to, żeby nie brać tak mocno do siebie na poważnie tego, co się dzieje na tych egzaminach, bo jest tam dużo ludzi, mają to samo marzenie co wy, dostać się do szkoły. I wydaje mi się, że nie można tak brać do siebie tego, że się nie dostaliśmy, że tam jest naprawdę bardzo dużo osób i po prostu tak się czasem zdarzy, że będziemy super przygotowani, a nie dostaniemy się. Nie poddawajcie się. Jeśli bardzo czegoś chcecie, to idźcie do przodu i idźcie po swoje. Bo naprawdę, jeśli się ma pasję, marzenia, to trzeba je realizować. I trzeba próbować przede wszystkim. Bo jeśli się czegoś chce, to naprawdę się da. Mamy taką tradycję w naszym programie. Zawsze na koniec każdy z gości zadaje naszym widzom zadanie domowe. Jakie będzie zadanie od ciebie? Moje zadanie domowe... Śpiewać każdy może. Trochę lepiej lub trochę gorzej. I ja mam dla was zadanie, żebyście wybrali sobie jakąś piosenkę, która wam przychodzi do głowy, albo którą gdzieś usłyszycie, albo sobie poszukajcie piosenki, która was zainspiruje i spróbujcie sobie tak dla siebie ją zaśpiewać. Być może robicie to i lubicie śpiewać, to tym bardziej, może gracie na jakimś instrumencie, to może spróbujcie coś sobie zaaranżować, zagrać do tego. A jeśli nie śpiewacie, na przykład w ogóle nie macie pojęcia, czy potraficie śpiewać, to też spróbujcie sobie coś zanucić, czy to w pokoju, czy pod prysznicem. Po prostu spróbujcie sobie pośpiewać, bo może okaże się, że potraficie to robić i polubicie śpiewać. Więc warto próbować. Warto w ogóle próbować wielu rzeczy. I robić to przede wszystkim, co nas interesuje. Szkoda życia na to, żeby marnować je na coś, co nas nie interesuje. Dziękujemy za rozmowę i dobre rady. Wielu młodych ludzi szybko się poddaje lub boi się spróbować. Mam nadzieję, że ty i twoje słowa będą dla nich inspiracją. Bardzo wam dziękuję za to, że mogłam być tutaj waszym gościem i trochę wam poopowiadać o moich doświadczeniach, o moich przemyśleniach i uczuciach co do teatru. Trzymam za was kciuki. Mam nadzieję, że do zobaczenia już niedługo w teatrze. Już powoli zaczynamy odmrażać teatr. Niedawno nagrywaliśmy słuchowisko w teatrze, więc już zaczyna się coś dziać. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy.
Trzymam kciuki za wasz rozwój, za wasze pasje, za wasze marzenia. I pamiętajcie, nie bójcie się. Niczego się nie bójcie, bo strach. Co nam daje strach? Nic. Więc porzućcie strach, miejcie dużo dystansu do siebie, czerpcie przede wszystkim radość z tego, co robicie, z waszych pasji. Bądźcie zdrowi i do zobaczenia. Ty również trzymaj się ciepło i do zobaczenia w teatrze. I to już wszystko na dzisiaj. Nie mówię żegnajcie, bo może się okazać, że jeszcze się spotkamy w takiej formie. Dziękuję, że byliście i oglądaliście ten program. I do szybkiego zobaczenia na zajęciach. Cześć!